Popatrzcie na niebo. Czy ta pogoda jest ładna? Piękna. Prześliczna. Mimo to musimy uważać, bo patrząc na te chmury, można się spodziewać, że coś z nich popada. Nawet jeśli nie dziś, to być może jutro. A jakie inne zjawiska atmosferyczne mogą się zdarzyć w górach? Burza. Jakie są zjawiska nadchodzącej burzy? Ja bardzo boję się burzy. No właśnie, Kuba, po czym możemy poznać, że się zbliża burza? Po tym, że jak widzimy na niebie grzmot pioruna lub usłyszymy, to nadchodzi burza. Wtedy burza już jest bardzo blisko i musimy bardzo szybko zejść do schroniska. Najlepiej się zatrzymać w schronisku, tam będzie najbezpieczniej. Jeżeli schronisko jest dalej, to koniecznie musimy zejść z pustej polany, żeby nie siedzieć na otwartej przestrzeni. A jeżeli sytuacja już jest naprawdę zła, to można usiąść po turecku na ziemi i się skulić. W ten sposób przeczekać burzę i nie wychodzić, dopóki ona nie przejdzie. A czy jakieś jeszcze inne zjawiska znacie? Wiatr. Właśnie, przy takiej pogodzie jak dzisiaj, piękne, słoneczne niebo, gorąco, wiatr jest bardzo fajny. Chłodzi, jest przyjemnie. Ale wiatr potrafi też dać mocno w kość. Pomyślcie, jak jest ujemna temperatura. I tak kiedyś szliśmy, wiał silny wiatr, także zrywało plecaki z pleców. Trzeba było prawie na czworaka iść, a odczucie temperatury było jeszcze gorsze. Tak więc ten wiatr czasem jest fajny, a czasem potrafi być bardzo nieprzyjemny. A powiedz nam coś o mgle? A i mgła to jest takie dziwne zjawisko, na które bardzo trzeba uważać. Jak dzień zaczyna się gęstą mgłą, to czasem lepiej zostać w schronisku. Nic nie zobaczymy, jaka to przyjemność schodzenia. Ale we mgle też trzeba uważać, bo bardzo łatwo jest się zgubić. Trzeba chodzić blisko siebie, żeby dobrze się widzieć. Czasem to jest tylko kilka metrów i już możemy stracić kontakt wzrokowy. Jeszcze usłyszymy, ale we mgle jest bardzo łatwo pogubić się i nie słyszeć, gdzie kto się znajduje. A czy ładna pogoda też może być problemem? Tak. A dlaczego? Bo są upały i czasami można spalić sobie skórę. Ja widzę, że wy chyba użyliście kremów. Czapki są na głowie, świetnie chronią przed udarem słonecznym. Tak więc do upału też trzeba się przygotować. Ale zawsze dobrze jest sprawdzić, aby na pewno pogoda się szybko nie zmieni. Tak więc skoro już wiemy wszystko o pogodzie, dzisiaj się zapowiada piękny dzień, możemy ruszać dalej w drogę.